Witajcie, Rafał z tej strony. Bardzo się cieszę, dlatego że dzisiaj mamy odcinek, myślę, że szybki, fajny, taki quick guide dotyczący Mavica 2, Mini 2, a mianowicie właśnie te pierwsze kroki tuż po zakupie. Zobaczymy sobie, jak przeprowadzić dane czynności, aby przygotować się do pierwszego lotu, jak to wszystko ogarnąć. Jeżeli to jest Wasz pierwszy dron, taka pomoc jest koniecznie potrzebna, dlatego że nie wszystko instrukcja Wam powie, a poza tym, jeżeli ktoś podzieli się doświadczeniem, jest dużo łatwiej niż tylko mając papier przed sobą. Także zaczynajmy. Przejdźmy w takim razie do podstawowych spraw po rozpakowaniu. Dron zwykle nie jest aktywny, jeżeli kupujecie nowego, jest cały oklejony. I w pierwszej kolejności zdejmujemy naklejki. Naklejki z całego drona zdejmujemy, zarówno z ramion, jak i z osłony gimbala, a także tutaj z pokrywy samego akumulatora. I druga rzecz, którą robimy, to włączamy akumulatory do ładowania, dlatego że ładowanie trwa naprawdę długo. I w międzyczasie możemy dokonać innych czynności. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, to powinniście otrzymać od sprzedawcy instrukcję obsługi. Jeżeli nie ma tej instrukcji obsługi, to ja postaram się podlinkować Wam pod tym filmem i warto, gdy ładują się akumulatory, faktycznie zapoznać się z instrukcją. Równolegle ładujemy akumulatory w urządzeniu naszym, w kontrolerze, czy też w aparaturze, jak zwał, tak zwał. Czasami mówimy też transmitter albo radio. I ładujemy też akumulatory w urządzeniu mobilnym. Ja w tym przypadku mam tutaj tablet i z tego tabletu korzystam na bieżąco, to jest iPad mini. Dobra, i teraz, jeżeli już mamy odklejone naklejki, zapoznaliśmy się wstępnie przynajmniej z Quick Start Guide albo z instrukcją obsługi, pokażę, jak zbudowany jest Mini 2, z czego jest zbudowany i jaką ma funkcjonalność, a później powiem parę słów na temat kontrolera i na temat aktualizacji firmware'u, czyli oprogramowania plus instalacji aplikacji. Do dzieła w takim razie. Jeżeli chodzi o Mini, waży on poniżej 250 gramów i ma konstrukcję składaną, bardzo kompaktową, jest malutki. To, co w pierwszej kolejności robimy, to sprawdzamy, jak się rozkłada ramiona. Robimy to delikatnie za pierwszym razem, żeby ich nie wyłamać czy połamać. Przednie ramiona bez skrętu, tylne ramiona ze skrętem. Na każdym silniku zamocowane są śmigła. Śmigła poruszają się w dwóch odmiennych kierunkach po przekątnej, czyli te śmigła poruszają się w jedną stronę, a mianowicie w stronę przeciwną do wskazówek zegara, a natomiast śmigła to prawe, dolne i górne, lewe poruszają się zgodnie ze wskazówkami zegara. I to jest to, prawda? Czyli patrzymy sobie, jak śmigła się poruszają. Mamy też oznakowanie śmigieł tutaj takim paseczkiem na dole. To jest paseczek, który jest zarówno na ramieniu, jak i na obu śmigłach, żeby nam było trochę łatwiej. Śmigła oczywiście trzeba dbać o nie i wkręcamy, sprawdzamy też wkrętakiem, który jest załączony do zestawu, jeżeli chodzi o mocowanie. Tutaj z góry samego drona nie mamy już nic. Ja jeszcze powiem, że to jest dość ogólne omówienie. Jeżeli byście chcieli szczegółowego, przygotowuję równolegle warsztat online'owy. Link jest do niego pod tym filmem w opisie i tam omawiamy bardzo szczegółowo poszczególne elementy, ale także pokazuję studium przypadku, omawiam bezpieczeństwo, przepisy podstawowe dotyczące takich maluchów i to, jak przeprowadzić pierwsze loty, ćwiczenia, plus do tego oczywiście studium przypadku z danych projektów kreatywnych. Ok, tutaj na dole samego drona dzieje się dużo więcej, bo zobaczcie, mamy tak, przycisk włączania, to jest podstawowa sprawa, lampy statusu, które pokazują nam stan naładowania akumulatorów, ale też komunikują nam stan drona w danej chwili. Otwory wentylacyjne, nie przesłaniamy ich, dlatego że tutaj mamy OcuSync, więc warto mieć dobre chłodzenie i ten dron wymaga dobrego ochłodzenia poprzez opływ powietrza. Mamy tutaj sondy i kamerkę, to jest tak zwany VPS, wspiera nas przy lądowaniu, przy startach, jak jest ciemno. Trzeba uważać, doświetlić pomieszczenie czy doświetlić spot, z którego startujecie, dlatego że te VPS wymagają trochę światła. Lampa tutaj statusu, która jest połączona z tak zwanym Quick Transfer Button, czyli to jest też przycisk szybkiego transferu do urządzenia mobilnego, zarówno filmów, jak i zdjęć. I to jest to, co mamy na dole. I powyżej już przechodzimy do przodu. Z przodu mamy osłonę gimbala, plus do tego blokadę, osłonę kamery z blokadą gimbala. Gimbal jest trzyosiowy, ma silniki i stabilizuje w trzech osiach. Jak jest wyłączony, nie wygląda to zbyt ciekawie, bo on tak luźno nam spoczywa, ale po włączeniu faktycznie ten gimbal pracuje bardzo ładnie. Tutaj mamy lampę statusu, przed nią lampy LED, możemy te kolory zmieniać z pozycji aplikacji, a następnie mamy dwa otwory wlotowe i to jest cały przód, jeżeli chodzi o tego drona. Filtry są możliwe do montażu, filtry ND i ND.pl. Ja mam swoje filtry jeszcze do Mini 1 z marki Freewell, można je kupić na przykład na Amazonie w Niemczech. Ok, omówiliśmy w takim razie dół, górę i przód. Jeżeli chodzi o tył samego drona, mamy tutaj gniazdo USB typu C do ładowania, jeżeli nie macie ładowarki zewnętrznej, i też do połączenia z komputerem poprzez aplikację, program DJI Assistant do diagnostyki i do na przykład upgrade'u firmware'u albo downgrade'u, czyli do aktualizacji oprogramowania. Tu jest karta pamięci, to jest karta micro SD, trzeba pamiętać o odpowiedniej prędkości, dlatego że tutaj mamy już bitrate 100 przy wideo w 4K, więc należy zakupić kartę szybką. To co mamy tutaj dalej, to jest komora samego akumulatora i akumulator. Mam zapadkę i delikatnie wyciągamy, po zwolnieniu tej zapadki wyciągamy akumulator z komory. To co jest jeszcze charakterystyczne, żeby zorientować się, z której strony akumulator wkładamy, mamy tutaj konektor i w ten sposób można zwrócić odpowiednią stronę, Dobrze, to jest to. Jak widać, wszystkie elementy są bardzo delikatne, także z miniakiem trzeba uważać, bo to nie jest dron bardzo solidny i też trzeba zwrócić uwagę, nad jakim terenem latamy. Pierwsze loty warto sobie przeprowadzić w terenie, który jest w miarę miękki, czyli na terenach zielonych, najlepiej miękkich, zielonych terenach otwartych. Dopiero później można poszaleć. Spróbujmy go włączyć i teraz zobaczycie, ja najpierw uruchomię może aparaturę. Tak, aparatura jest już uruchomiona, zaraz ją omówimy. A teraz włączymy samego Mavica, żebyście zobaczyli, jak on zachowuje się po włączeniu. Po włączeniu łapie tak zwanego fixa, to jest żargon dronowy, ale polega to właśnie na tym, że on sprawdza poszczególne systemy i robi diagnostykę wewnętrzną, czy silniki działają, czy IMU działa, jak z gimbalem, czy kalibruje się. I zobaczcie, że gimbal już w tym momencie on zachowuje się zupełnie inaczej, bo zaczyna nam stabilizować w trzech osiach kamerę i dzięki temu podczas lotu mamy naprawdę stabilne, fantastyczne ujęcia. To co jest jeszcze charakterystyczne, to jest ta przednia lampa LED, ona jest w tym momencie w takim trybie pulsowania dłuższego, i lampa z tyłu. To co mówiłem, to jest lampa od razu z tym Quick Release, z Quick Transfer Button, z tym przyciskiem. To jest to, jeżeli chodzi o samego drona. Oczywiście tutaj jest więcej niuansów, między innymi same ramiona, silniki. Tak jak powiedziałem, one kręcą się w swoją stronę. Tutaj mamy przewody, jest tam jeszcze wklejka gwarancyjna, o której trzeba pamiętać w środku komory, po prawej stronie. Jeżeli przyjdzie Wam do głowy, żeby rozbierać drona, to trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby nie stracić gwarancji. Ale mniej więcej to wygląda tak, jeżeli chodzi o budowę samego drona. No i funkcjonalność praktycznie tutaj w tej pozycji jest dość prosta, prawda? Stabilizacja plus łapanie sygnału GPS. Ta lampa może świecić się na trzy kolory: żółty, zielony i czerwony, w zależności od tego, jaki mamy status w danej chwili naszego drona. Jeżeli jest zielony, to znaczy, że jest gotowy do lotu i tak dalej, i tak dalej. To w instrukcji dokładnie jest omówione, jeżeli chodzi o komunikację z naszym dronem. Odzwierciedleniem tego stanu lampy jest pasek na aplikacji na górze. On przekazuje nam komunikaty, natomiast po samej lampie możemy zorientować się, czy wszystko z dronem jest w porządku. W postaci drona drugim elementem jest aparatura, czy też kontroler, transmitter, radio, różnie się mówi, nadajnik. W każdym razie on jest zbudowany, on jest dość prosto zbudowany. Klawisz włącz-wyłącz, włączamy poprzez jedno naciśnięcie krótkie, drugie długie, tak samo jak i w przypadku drona. Następnie to, co mamy tutaj, co też ciekawie się nazywa, to gimbale, na których osadzone są drążki. Gimbale powodują to, że te drążki nam pozostają w pozycji środkowej, odmiennie do dronów FPV czy FPV. Tutaj w DJI drążki mamy w pozycji środkowej cały czas. Drążek lewy odpowiada w tym trybie 2, który jest zwykle stosowany, za wznoszenie do góry, opadanie na dół i obrót w lewo, obrót w prawo. Bardzo proste ruchy. Wznoszenie, opadanie, obrót, obrót. Drugi drążek odpowiada za ruchy w płaszczyźnie poziomej, czyli przód, tył, lot boczny w lewo, lot boczny w prawo. Jeszcze raz. Przód, tył, lot boczny, w drugą stronę. To wszystko. Kolejna sprawa bardzo istotna to jest przełącznik trybów lotu. Na początku, jeżeli to jest Wasz pierwszy dron, ćwiczcie sobie w trybie Cine, później można przejść do tych trybów mocniejszych typu Normal czy Sport, który już jest naprawdę bardzo szybkim trybem. Trzeba pamiętać o tym, że Mavic w tym trybie, Mini w tym trybie sportowym porusza się bardzo szybko i że też nie ma czujników, jeżeli chodzi o obstacle avoidance, czyli nie można ominąć przeszkód, nie jesteśmy w stanie zatrzymać się czy ominąć przeszkód, w odróżnieniu do innych dronów. Tutaj mamy przycisk RTH, czyli Return Home. Jeżeli włączmy teraz może aparaturę i w momencie, kiedy przyciśniemy i przytrzymamy przycisk Return Home, uruchamia nam się procedura powrotu do punktu bazowego, który został zapisany, czyli do współrzędnych bazowych. Przytrzymujemy. Teraz nie jesteśmy podczas lotu, ale zwykle ta procedura zaczyna się bezpośrednio po przytrzymaniu tego przycisku, a jeżeli chcemy odwołać lub przerwać jakiś proces lub odwołać Return Home, powrót do domu, przyciskamy jeszcze raz. Następne dwa klawisze mniejsze, które mamy, to jest klawisz zmiany trybu zdjęciowego ze zmianą trybu wideo, a następnie z trybem wideo, a następnie jest klawisz funkcyjny i funkcje mamy tak przyporządkowane, że albo naciskamy raz, albo dwa razy i w tym momencie możemy na przykład zasterować kamerą, kamera w dół i w górę, pozycją kamery samej. Spróbujmy to zrobić. Nie wiem, czy w ustawieniach w aplikacji to jest. Ok, z pozostałych rzeczy, tak jak powiedziałem, drążki są wykręcane. Na górze mamy gniazdo. Powinniście mieć w komplecie 3 kable. Tutaj jest gniazdo USB typu C, ale jest to gniazdo dla samego kabla. Zwykle Lighting jest podpięty, ten czarny kabel. Można go też przepiąć na właśnie USB typu C na drugą stronę lub też na mikro USB w przypadku Androida. Tu jest pokrętło kontroli gimbala. Zobaczmy, jak to działa. Będziemy kręcili. I widać, że dron faktycznie zmienia pozycję kamery. Jest ustawienie takie średnie, jeżeli chodzi o prędkość, ale w tym momencie można ustawiać kąt. W tym miejscu właśnie ustawiamy kąt samej kamery. Pokażmy to lepiej. Tak widać, teraz jest ostro. Pozostałe elementy budowy, tutaj jeżeli chodzi o górę, to jest klawisz migawka nasza. Wykonujemy zdjęcia, też rozpoczynamy nagrywanie w ten sposób. Zmiana trybu ze zdjęciowego na fotograficzny odbywa się tutaj, tak jak mówiłem. Pod spodem mamy tylko te wnęki na same drążki i gniazdo do ładowania aparatury USB typu C. To wszystko, jeżeli chodzi o górę. Tutaj mamy jedynie otwór z tyłu i uchwyty, nie ma żadnych klawiszy funkcyjnych z tyłu. Kontroler jest dość fajny, ma długi czas, jeżeli chodzi o pracę, bo 240 minut mniej więcej może pracować. Można go też sparować poprzez aplikację albo kombinację klawiszy z innym dronem, także te kontrolery nie są przypisane tylko i wyłącznie do jednego drona, ale to jest też w miarę uniwersalne urządzenie. Także tyle, jeżeli chodzi o aparaturę. Oczywiście mamy tutaj też inne funkcjonalności typu Combination Stick Command, ale o tym powiemy sobie w odcinku zapewne 3, gdzie będziemy przygotowali się do pierwszego naszego lotu. Teraz to, o czym jeszcze chciałbym powiedzieć, to same czynności, czyli Po podpięciu już urządzenia mobilnego do kontrolera i połączeniu się drona z kontrolerem uruchamiamy aplikację i w tym momencie powinniśmy mieć, jeżeli jeszcze nie mieliście aplikacji zainstalowanej, to instalujemy ją ze sklepu Play albo z App Store'a, lub też możemy aplikację zainstalować ze strony DJI. To są te trzy możliwości, jakie mamy. I to, o czym chciałem Wam powiedzieć, że zwykle po zainstalowaniu aplikacji i podpięciu pojawia nam się sygnał o tym, że trzeba dokonać aktualizacji samego drona, aktualizacji oprogramowania. I w tym momencie zaczyna system automatycznie, my się oczywiście na to zgadzamy. Jeżeli nie macie jeszcze wcześniej konta, to trzeba założyć też konto DJI. Podajemy mail i hasło, generujemy konto i w tym momencie możemy działać. Mamy swój profil DJI i w aplikacji wyświetlają nam się statystyki naszych lotów i dane dotyczące tych ostatnich lotów, które zostały zarejestrowane przez aplikację. Przygotowując się, trzeba najpierw poznać budowę, przeczytać instrukcję, funkcjonalność drona, kontrolera, podpiąć urządzenie mobilne. Też trzeba pamiętać o tym, żeby urządzenie mobilne spełniało wymogi, żeby aplikacja mogła być zainstalowana DJI Fly, więc przed zakupem czy decyzją jeszcze sprawdźcie, czy to wszystko działa, a następnie aktualizujemy oprogramowanie i możemy już pomyśleć o pierwszym locie. Kończąc, chciałbym wspomnieć, że równolegle do tych epizodów przygotowuję warsztat online'owy dotyczący eksploatacji Mini 2. Jest to przewodnik użytkownika, gdzie jest rozszerzony mocno zakres. Mamy tam też projekty kreatywne, mamy studium przypadku. Są poruszane również tam kwestie bezpieczeństwa i rozmawiamy też bardzo szczegółowo na temat poszczególnych ustawień, aplikacji, funkcjonalności i samego drona. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do sprawdzenia tego warsztatu. A na dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce, w którym opowiem i przedstawię aplikację DJI Fly i jej funkcjonalność. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, cześć!